Skończyliśmy już pracę, zgłosiliśmy do inwestora o zakończeniu robót. Czekamy tylko już na wyznaczenie terminu odbioru i wszystkie prace odbiorowe z tym związane. Zmieniło się sporo, ponieważ przy okazji modernizacji tej drogi wykonaliśmy remont deszczówki, która już nie była w zbyt ciekawym stanie. Wykonaliśmy także tutaj zmiana jest nawierzchni z trylinki na masę asfaltową, ale także tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Stodolną, uzyskała nową nawierzchnię, ponieważ poprzednio była gruntowa, ale także tutaj został połączony ciąg właśnie na ulicy Komierowskiej razem z ulicą Popiełuszki i zostały wymienione oświetlenie. Panie prezesie, za naszymi plecami również ulica Stodolna, ale z tego co widzę po oznakowaniu tylko dla ruchu pieszo-rowerowego. Tak, taki był projekt tego zadania. Tutaj na chwilę obecną jest to tylko jako ciąg pieszo-rowerowy. W przyszłości możliwe, że będzie można tutaj wykonać to jako drogę dojazdową dla samochodów. No dobrze, i panie prezesie, jeszcze jedna sprawa, czyli termin jakby zakończenia tych prac. Oficjalnie, z tego co pamiętam, miał to być 5 października. Najważniejsze, że przed Dniem Wszystkich Świętych różnie mogło się wydarzyć, więc dobrze, że zdążyliście. Tak, udało się tutaj zdążyć. Co prawda wnioskowaliśmy o przedłużenie terminu ze względu na to, że tutaj zaproponowaliśmy wymianę tej deszczówki, ponieważ nowa nawierzchnia, późniejsze remonty, no niezbyt tutaj by było współgrało z tym, więc tutaj zaproponowaliśmy inwestorowi, aby wymienić tą deszczówkę z dużym naciskiem na to. Inwestor jak najbardziej też widział tą potrzebę i zdecydował, że przy okazji tego remontu należy to wykonać nowe, z betonowych kręgów wymienić na plastikowe rury, które są o wiele trwalsze i będą tutaj mniej kolizyjne i mniej tutaj awarii na tych systemach.